Okej. Więc ja poopowiadam troszeczkę nam o reżimach monetarnych, przy czym od razu zaznaczam, że nie będzie to rozmowa o obecnie występujących faktycznie reżimach monetarnych, ani o reżimach monetarnych zasadniczo, które mieliśmy rozpowszechnione w przeszłości, ani też niekoniecznie o reżimach monetarnych, które będziemy mieli rozpowszechnione w przyszłości. Natomiast koncepcyjnie zrozumienie różnic między tymi eksperymentami myślowymi, o których będę mówić, jest kluczowe do zrozumienia wielu aspektów makroekonomicznych, jak również do zrozumienia wielu aspektów rzeczywiście funkcjonujących reżimów monetarnych, które dzisiaj mamy. Zanim jednak do tych klasyfikacji przejdziemy, to musimy sobie sklasyfikować kategorie pieniężne. Coś, co się już pewnie przewijało przed chwilą na wykładzie i też będzie się przewijać na innych. Mianowicie rozróżnienie między pieniądzem a jego substytutami. Strzałkę, którą tutaj mamy, ona nam obrazuje zmianę, zasadniczo zmianę w płynności instrumentów i też ewentualnym dyskoncie przy ich upłynnianiu. To znaczy pierwszą podstawową kategorią jest oczywiście pieniądz, czyli rzecz najbardziej płynna, taka, którą no możemy de facto, trochę brzmi to śmiesznie, tautologicznie, pieniądz możemy wymienić na pieniądz, tak? Czyli banknot 100-złotowy możemy wymienić na przykład na dwa banknoty 50-złotowe. To jest rzecz, która jest najbardziej płynna z samej niemalże definicji i taka, która de facto nie ma dyskonta. Tak jak mówię, zasadniczo czasami mogą się pojawić jakieś ciekawe, dziwaczne anomalie z tym związane. Pieniądzem, ja tutaj no, narysowałem niby no, coś jak niby opony wygląda, ale czy monety, ale to niekoniecznie muszą być monety. Nie możemy, tak, nie możemy niestety zobrazować tego jakimś konkretnym historycznym przykładem, dlatego że banknoty i monety nie muszą być pieniądzem. One dzisiaj w większości krajów, w krajach, w których mamy banki centralne emitujące walutę, czyli praktycznie wszędzie na świecie, one rzeczywiście są pieniądzem. Natomiast tak być nie musi. Jeszcze w wieku XIX banknoty, jak sama nazwa wskazuje, nie były pieniądzem, tylko były notami bankowymi. Więc banknot to jest tylko jakaś konkretna materialna forma, która niekoniecznie musi być tym finalnym, ostatecznym pieniądzem. W systemach kruszcowych banknoty stają się drugą kategorią, czyli substytutami pieniądza. I tutaj kolejnym krokiem od pieniądza tego podstawowego, takiego, który jest absolutnie akceptowany przez wszystkich w transakcjach. Kolejną kategorią są substytuty tego pieniądza. Pieniądz generalnie mówimy, że jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. Powszechnie, czyli praktycznie gdziekolwiek w gospodarce się nie znajdziemy z tym pieniądzem, możemy go wymienić, upłynnić na cokolwiek. Chyba, że niektóre towary na przykład są poddane prohibicji, tak jak tutaj od godziny za 10:10, jak niektórzy się pewnie wczoraj przekonali boleśnie. Natomiast jeśli chodzi o akceptowanie samego pieniądza, to może się zdarzyć taka sytuacja, tak, że coś się wysypuje i konkretne jakieś banknoty albo monety nie są nagle akceptowane, ale tak jak mówię, to są ekstremalne przypadki, które możemy sobie tutaj pominąć. Zaś substytuty pieniądza najbliższe to są takie, które praktycznie mają wszystkie walory tego pieniądza bazowego, plus do tego mają jeszcze jakieś benefity, których ten pieniądz bazowy, podstawowy nie posiada. Na przykład łatwość transferu. To by się świetnie odnosiło do depozytów bankowych, które pozwalają nam na transfer dużo skuteczniejszy, szybszy, często w wielu aspektach, nie wszystkich, ale w wielu aspektach bezpieczniejszy niż transferowanie fizyczne tego pieniądza materialnego. Zresztą znowu, troszeczkę tutaj jestem nieścisły, bo jak się przekonamy, nawet ten pieniądz w dobie kryptowalut, nawet ten pieniądz bazowy nie musi być materialny, tak? Posługuje się znowu trochę historycznymi naszymi doświadczeniami, ale o tym za chwilę. Najbliższe substytuty pieniądza tutaj możemy określić jako takie stuprocentowe substytuty, czyli sytuacje, w której mamy jakieś instytucje finansowe, mogą być banki, które emitują coś, co prawnicy nazywają nieraz depozytami nieprawidłowymi, czyli emisja takich środków, no, nie chcę powiedzieć tytułów własności, ale znowu z tym się wiążą pewne kontrowersje, czy nazwiemy to tytułami własności, czy nazwiemy to długiem, ale pewne nazwijmy to instrumenty, które funkcjonują jako substytuty pieniądza i one dla nas spełniają funkcję właśnie depozytu nieprawidłowego w tym sensie, że to, co za nimi stoi, jest dla nas istotne tylko co do określenia
pewnego gatunku, a nie co do określenia pewnej unikatowej jakości. Jak na przykład deponujemy jakąś książkę, coś konkretnego, podpisanego przez kogoś, jakiś konkretny egzemplarz, to jest depozyt prawidłowy. I to interesuje nas ewentualnie z tego depozytu to, co rzeczywiście się za nim znajduje. Natomiast jeżeli mamy depozyty nieprawidłowe, na przykład deponujemy ropę, gaz, rzeczy określone nie co do jakości, tylko co do gatunku, to jak gdyby nie interesuje nas, żeby otrzymać dokładnie ten sam litr, który zdeponowaliśmy. I dokładnie tak samo jest zasadniczo z pieniędzmi, prawie. Tak? Nie wtedy, kiedy mamy na przykład kolekcjonerską wartość. Ale zasadniczo, jak odkładamy jakieś 100 zł gdzieś komuś do banku, to jak je sobie wypłacamy, to nas interesuje po prostu 100 zł. Możemy dostać 2,50 równie dobrze. Albo inne 100 zł zupełnie. I stąd natura tego depozytu nieprawidłowego zasadniczo odmienna, czy środków przypominających depozyty nieprawidłowe, co w istocie prowadzi nas do kolejnej kategorii instrumentu pieniężnego, do środków fiducjarnych. Środki fiducjarne zasadniczo są w powszechnym obiegu, praktycznie w codziennym funkcjonowaniu, tym samym, czym najbliższe substytuty pieniądza, z tą różnicą, że nie są zabezpieczone depozytem nieprawidłowym. Czyli są to po prostu środki wygenerowane na zaufaniu, że kiedyś, jak przyjdzie czas do ich spłaty, to będzie można je zrealizować. Chodzi, krótko mówiąc, o coś, co nazywamy rezerwą cząstkową, czy systemem rezerw cząstkowych, czy bankowością rezerw cząstkowych. Taka sytuacja, w której mamy podmioty finansowe emitujące więcej substytutów pieniądza, niż rzeczywiście tego pieniądza bazowego, podstawowego mają. To jest rzecz oczywiście możliwa, dlatego że substytuty pieniądza są powszechnie akceptowane. Środki fiducjarne wyglądają dokładnie tak samo jak one. Wręcz powinniśmy pójść krok dalej i powiedzieć, że de facto nie da się w systemie emisji środków fiducjarnych odróżnić ich od faktycznych 100% substytutów tego pieniądza bazowego, bo to są homogenicznie te same instrumenty tak naprawdę. I trudno byłoby stwierdzić, że ten jest pokryty, a ten nie, o czym się wszyscy łatwo przekonywali w historii ranów na banki, bo po prostu pokryty okazywał się ten, kto szybciej zdołał wypłacić pieniądze z banku, zanim został on zamknięty. No i ostatnia kategoria to są wszelkiego rodzaju środki terminowe, czyli takie środki, które polegają na jawnym przekazaniu w umowie konkretnych ilości pieniędzy w zamian za instrument obiecujący wypłatę za jakiś czas, najczęściej po jakimś tam nominalnym procencie, czyli z jakimś tam spodziewanym zyskiem, z jakimś tam spodziewanym oprocentowaniem, z tego tytułu, że następuje jakiś element, tutaj powiedzieliby klasyczni ekonomiści, poświęcenia, abstynencji, skłonności do oszczędzenia, z tego tytułu, że rezygnujemy na bieżąco z siły nabywczej i przez okres, w trakcie którego nie mamy kontroli nad tymi środkami, przekazujemy tą kontrolę komuś innemu, więc pojawia się w postaci tego jakieś tam wynagrodzenie, tak? Bo ktoś inny z tej siły nabywczej, jakiś inwestor czy jakiś konsument biorący kredyt konsumencki, może z tej siły nabywczej skorzystać zamiast nas, więc znaczy nas w sensie tych oszczędzających, tych oddających. I teraz rozumiejąc jak gdyby te cztery kategorie, nawet jeśli one w praktyce są trudne do odróżnienia od siebie, nawet jeśli niektórzy uważają, że nie jest zasadne w ogóle wprowadzanie tego rozróżnienia na środku, które wprowadziłem, czyli między substytutami pełnymi a środkami fiducjarnymi, bo można twierdzić, że nawet substytuty pieniądza wymagają pewnego zaufania, fiducjału, jakiegoś elementu wiary. Mimo wszystko te kategoryzacje pozwalają nam zrozumieć właśnie eksperyment myślowy, do którego za chwilę przejdziemy. Jakie są najważniejsze elementy ładu monetarnego? A te elementy są tak naprawdę trzy podstawowe, kluczowe. Pierwsza to oczywiście rola rządu. I to w szerokim sensie. Rola rządu dotycząca wszelkich elementów funkcjonowania systemu i pieniężnego z perspektywy tego, jak wygląda po prostu ten pieniądz bazowy, jak i również z funkcjonowania sektora bankowego i sektora finansowego generalnie. Więc jak sobie będziemy rozcinać, będziemy mówić zaraz o takich 8 hipotetycznych ładach monetarnych, reżimach monetarnych, to będziemy patrzeć na 3 elementy. Pierwszym, jednym najważniejszym z nich, od którego zaczniemy, będzie tak naprawdę rola rządu. Drugi element, przez którego pryzmat będziemy patrzeć, to będzie sposób produkcji pieniądza bazowego. Pieniądza, który bywa nazywany nieraz w literaturze outside money, czyli pieniądza zewnętrznego w stosunku do sektora bankowego. Tego, który jest produkowany nie przez banki, czyli nie pieniądza i kredytu bankowego, tylko tego, który jak gdyby stanowi bazę pod funkcjonowanie banków.
To jest w istocie pieniądz bazowy, dlatego mówimy, że on jest zewnętrzny. No i trzeci element, który będzie dla nas istotny, to sposób produkcji już samych środków bankowych. Czyli już mając określony pieniądz bazowy, który jest tym pieniądzem finalnym, podstawowym, będziemy się zastanawiać, jak mogą funkcjonować banki w tym systemie, czyli w oparciu o ten pieniądz bazowy tworzyć i substytuty pieniądza, i ewentualnie środki fiducjarne, i też środki terminowe. Jakie są najważniejsze konsekwencje reżimów monetarnych? Dlaczego bawimy się w ogóle w taki eksperyment myślowy? Dlatego, że możemy sobie uporządkować kilka bardzo ważnych aspektów makroekonomicznych wiążących się z występowaniem, czy z projektowaniem, czy wyłanianiem się takich, a nie innych ładów monetarnych. Pierwszym z nich są oczywiście tak zwane efekty Cantillona. Richard Cantillon, to chyba też przed chwilą pewnie było, zajmował się kwestią wzrostu podaży pieniądza w systemie kruszcowym. Opisywał ten proces na przykładzie kopalni wydobywających kruszec. W wyniku wydobycia tego kruszcu powiększają się czyjeś dochody, te dochody są wydawane na rynku, powiększają się jakieś ceny w konsekwencji. Cały proces jest dynamiczny i wiąże się z pewnymi zmianami, po pierwsze redystrybucyjnymi, czyli takimi, że pojawiają się wyższe dochody nominalne niektórych ludzi, które jednocześnie są wyższymi dochodami realnymi, bo ich dochody nominalne rosną szybciej niż rosną ceny. I też jednocześnie opóźnionymi wzrostami dochodów nominalnych późniejszych ludzi otrzymujących te środki, skutkujące spadkiem dochodów realnych, bo te dochody nominalne rosną z opóźnieniem, a ceny, z których ci ludzie posiadający te dochody korzystają przy transakcjach, te ceny rosną szybciej, w związku z tym mamy do czynienia ze zmianami redystrybucyjnymi, ale jednocześnie, co bardzo kluczowe, to nie jest tylko kwestia, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia redystrybucji, ale również realokacji, bo następują zmiany realokacyjne. Co więcej, efekty Cantillona jako wzrost podaży pieniądza mają też konsekwencje wynikające nie tylko z nierównomiernego przyrostu podaży pieniądza, czyli nie tylko z tego, że te pieniądze, kolokwialnie mówiąc, dotykają niektórych rynków, a innych nie szybciej, ale też po pierwsze mamy do czynienia z asymetriami informacji, które się z tymi procesami wiążą, w sensie podmioty rynkowe, aktorzy rynkowi mają heterogeniczne oczekiwania dotyczące rzeczywistości, nie mają homogenicznego spojrzenia na to, jak wygląda. W związku z tym istnieje również pewnego rodzaju asymetria informacji lub może trafniejsze określenie to byłoby niezgodność informacji między podmiotami rynkowymi dotycząca tego, jak ten proces będzie następować i co będzie zmieniać. Co też powoduje zmiany w konsekwencji i redystrybucyjne, i realokacyjne. No i trzecia sprawa, już niezależnie od tego, że mamy tą nierównomierność przyrostu, że mamy pewien poziom ignorancji, niepełnej informacji wiążącej się z tym procesem, to jest jeszcze trzecia sprawa. Mamy również kontrakty, które są zawierane często na więcej niż jeden dzień, na tygodnie, miesiące, a nawet lata. I te kontrakty są w pewnym sensie sztywne nominalnie wstecz. To znaczy one są zawierane w przeszłości i jak na przykład następuje impuls pieniężny dzisiaj, no to nie oznacza to, że wszystkie kontrakty, które były wczoraj, przedwczoraj, przedprzeszczoraj, kilka miesięcy temu, wszystkie kontrakty, które są wypisane na kolejny rok 22, 23, 24, zostają automatycznie dostosowane do tego impulsu pieniężnego. W związku z tym istnieje sztywność wstecz nominalna, bo historia już się stała. Historia drugi raz stać się nie może. W związku z tym istnieją pewne istotne konsekwencje tego, że zawarto jakieś ilościowe relacje, jakieś ceny z przeszłości wiążące się z alokacją zasobów. Jest zresztą bardzo dobre opracowanie jednego polskiego autora, który napisał na ten temat książkę, którego nazwiska nie wymienię, bo miał tu z nami być. Żartuję, oczywiście chodzi o Arkadiusza Sieronia. Książka wydana, bardzo dobra i w języku polskim, i w języku angielskim. Książka, w której dokonuje hiperklasyfikacji poszczególnych czynników dotyczących przesuwania się podaży pieniądza w jedną bądź drugą stronę, wpisując dokładnie, skrupulatnie, wręcz aptekarsko można by powiedzieć, co do każdego szczególiku, w którą stronę każda zmiana może nastąpić właśnie w tym aspekcie pieniężnym, powodując konsekwencje realokacyjne i redystrybucyjne. Druga sprawa, która się wiąże z pochodna tak naprawdę tych tak zwanych efektów Cantillona szeroko rozumianych, która się wiąże z istnieniem konkretnych ładów monetarnych, to oczywiście akumulacja kapitału szeroko rozumianego, to znaczy z jednej strony tego, jak finansowane są przedsiębiorstwa i jak finansowane są inwestycje, no i ewentualnej stabilności makroekonomicznej wiążącej się z tymi inwestycjami. Dlaczego? Dlatego, że
Akumulacja kapitału może na przykład odbywać się za pomocą wewnętrznej akumulacji, kiedy mamy zatrzymane zyski, tak jak było zaraz na samym początku pierwszej rewolucji przemysłowej, ale może też się dziać jak w kolejnej fazie za pomocą pośrednictwa finansowego, czyli tego, że środki są nie akumulowane z zatrzymywanych zysków, ale są pozyskiwane od zewnętrznych podmiotów za pomocą kapitału obcego, czyli po prostu pożyczania środków. I to pożyczanie środków może na przykład następować albo przez ekspansję środków fiducjarnych, albo może na przykład następować przez pośrednictwo finansowe polegające na inwestowaniu środków terminowych za pomocą rozmaitych pożyczek, obligacji korporacyjnych, które mają określone terminy wykupu. I w zależności od tego, o którym systemie mówimy, to oczywiście będzie rodziło bardzo poważne konsekwencje w tej kwestii. Trzecią sprawą, naturalnie rzecz biorąc, jest finansowanie rządu. Jeśli mamy w największym możliwym skrócie, jeśli kontrola rządu jest szeroka nad produkcją pieniądza bazowego i jeśli jest szeroka nad sektorem bankowym, to będzie to siłą rzeczy miało wpływ na to, jak rząd może się finansować z jednej strony, jeśli chodzi o system podatkowy, ale z drugiej, jeszcze ważniejszej strony, jak będzie mógł się finansować, jeśli chodzi o instrumenty dłużne. Bo rząd się często finansuje też obligacjami, zresztą nazwa obligacje dzisiaj się ludziom kojarzy tylko z obligacjami skarbowymi, niesłusznie, bo mogą być obligacje przecież prywatne, ale generalnie mówimy o obligacje, to myślimy o obligacjach rządowych. I te obligacje stają się jednym z takich ważnych instrumentów i w zależności od tego, czy te instrumenty są na przykład wypłacane w ostateczności przy terminach wykupu przez środki generowane przez ten sam podmiot, czyli przez rząd, czy też są wypłacane przez środki, które przez ten podmiot nie są emitowane, to oczywiście będzie rodzić radykalnie inne konsekwencje. Naturalnie, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd nie emituje waluty, w której rządzi emituje swój dług, to zdecydowanie szanse na przykład na to, że nastąpi niewypłacenie długu i poniekąd bankructwo rządu, zdecydowanie są wyższe. Można nawet powiedzieć, że jest to jeden z warunków praktycznie absolutnie koniecznych do tego, żeby takie bankructwo się w historii pojawiło. No i kolejna rzecz to chwiejność samego sektora finansowego i sektora bankowego. To znaczy jest to powszechnie znane i to jedna z podstawowych kategorii, o której człowiek się uczy na kursach dotyczących bankowości. Jeśli mamy do czynienia na przykład z rozległą możliwością emitowania środków fiducjarnych, to siłą rzeczy chwiejność sektora bankowego i generalnie sektora finansowego jest zdecydowanie większa, bo jest ogromna podatność na to, że nastąpi niespłacenie, jak gdyby takie nietypowe bankructwo, które się nie zdarza w innych sektorach, bo w innych sektorach nie ma emisji tak naprawdę środków fiducjarnych. Niektórzy będą twierdzić, że są, ale prawda jest taka, że nawet jak popatrzymy na inne, nie wiem, firmy emitujące aplikacje pozwalające na parkowanie zdalne, tak? Niektórzy twierdzą, że to też jest odwracanie środków pieniężnych, tak przynajmniej będzie twierdzić Komisja Nadzoru Finansowego, chcąca regulować wszystkie te kwestie. Ale w praktyce, nawet jak się zgodzimy co do zasady, że w jakimś zakresie to mogą być środki fiducjarne, bo przecież mogę pójść do sklepu spożywczego i zapłacić swoimi środkami na aplikacji parkującej za coś w sklepie, to i tak zgodzimy się, że nawet jeśli co do esencji gdzieś tam jest jakaś część wspólna, to jeśli chodzi o zakres i stopień, to nie ma to absolutnie podejścia do tego, jak wygląda sektor depozytów bankowych. Więc na tej samej zasadzie, tak? Czy też na zeszyt u pana Adasia w sklepie osiedlowym, tak? Otwierać sobie jakiś taki zeszyt dłużny i nawet powiedzieć, że tu na sąsiada ja wezmę na siebie to, że zapłacę za jego zakupy. Mimo wszystko jest różnica stopnia. Zresztą generalnie między pieniądzem tak naprawdę, a środkami wymiany istnieje różnica stopnia, bo pieniądz to jest środek wymiany, tylko że powszechnie akceptowany praktycznie wszędzie. Taki, który nie doświadcza praktycznie dyskonta w ciężkich czasach. Natomiast środkami wymiany praktycznie na rynku może być wszystko, tak? Można płacić różnymi rzeczami. No i ostatnia rzecz oczywiście to inflacja i deflacja. To, jaki mamy system monetarny, to jaki mamy ład monetarny, ma ogromny wpływ na to, co się dzieje z finalnym poziomem cen. Czy ten poziom cen spada, tak jak jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia w Polsce kilka lat temu, czy też ten poziom inflacji troszeczkę rośnie, tak jak mamy do czynienia w ostatnim czasie. Okej, to przejdźmy do klasyfikacji już samych ładów. Pierwszy, wychodząc od tego, o czym mówiłem, czyli jaka jest rola rządu. Pierwszy przypadek.
rządowy pieniądz dekretowy, który bywa nazywany fiat money. Fiat, czyli niech się stanie. Pieniądz dekretowy, określenie trafne, jeszcze można ewentualnie mówić dekretowany, jeśli ktoś chce podkreślać proces generowania, ale dekretowy chyba jest prostsze, bo podkreśla jak gdyby finał, cel, tak, to że po prostu chodzi o to, że mamy tworzenie na zawołanie, arbitralne. I charakterystyka tego pieniądza jest taka, że jego tworzenie zależy tylko i wyłącznie od jakichś wewnętrznych reguł ustalonych przez ład prawny pozwalający na emisję takiego pieniądza. Nie istnieje praktycznie ograniczenie technologiczne i ograniczenie materialne. To znaczy ono w jakimś stopniu istnieje, bo naturalnie rzecz biorąc każda produkcja pieniądza albo wymaga bawełny, albo papieru, albo na przykład energii do tego, żeby wpisywać te zera w systemach komputerowych. Ale umówmy się, że no bardzo trudno sobie wyobrazić rząd, który do takiej granicy dochodzi, aczkolwiek no, w przypadku na przykład papieru czy bawełny potrzebnej do drukowania, to w pewnym kryzysowym momencie nawet te zasoby mogą się skończyć. I może dochodzić do sytuacji takiej jak w hiperinflacji w latach 20. w niektórych krajach, gdzie banknotami niektórymi opłacało się po prostu palić w piecu, bo miały wyższą wartość użytkową niż wartość realną wynikającą z nominału na nich nadrukowanego. W rządowym systemie rządowego pieniądza dekretowego fiat money, więc mamy określenie rola rządu znacząca, bo jest znacjonalizowany pieniądz. Mamy pieniądz bazowy dekretowy, czyli produkowany arbitralnie za pomocą ustalonych jakichś reguł politycznych. No i ten trzeci element, dochodzimy do trzeciego elementu, czyli jaki jest system bankowy w tym systemie. Czy jest to 100% rezerwa bankowa, czy jest to system rezerw cząstkowych. Dzisiejszy system, czyli system rezerw cząstkowych, to jest system, który jest praktycznie rozpowszechniony we wszystkich rozwiniętych krajach. Z pewnymi tam, powiedzmy, może wyjątkami, gdzie mamy tak zwane currency board, ale to zasadniczo jakoś bardzo dużo nie zmienia w tym, jak ten system funkcjonuje. Chodzi w nim o to, że banki mają możliwość generowania środków fiducjarnych, w związku z tym konsekwencje są takie, że odgrywają ogromną rolę i w sektorze inwestycyjnym i odgrywają ogromną rolę razem z rządem, jeśli chodzi o emisję obligacji i możliwość finansowania działań rządowych wynikających ze zwiększającego się długu publicznego. Ten system jest radykalnie czymś innym, niż gdybyśmy zmienili tylko jeden element, czyli wprowadzili 100% rezerwę bankową. I to jest taki typowy eksperyment myślowy. Ktoś by pomyślał, a po co w ogóle tym się zajmować? Ja kiedyś taki tekst pisałem o 100% rezerwie bankowej, to wiem, że wśród osób zajmujących się czy bankowością centralną, czy bankowością komercyjną było takie sceptyczne podejście, a co to w ogóle jest za jakieś dywagacje nie wiadomo skąd. Ano warto pamiętać, że to są dywagacje, którymi zajmowali się poważni ekonomiści w historii dwudziestowiecznej, w tym trzech noblistów z Jamesem Tobinem i Miltonem Friedmanem, z zupełnie innych tradycji intelektualnych tak naprawdę. Pomysł na 100% rezerwę bankową wziął się zresztą tak naprawdę rozwinięty najmocniej, najściślej był przez tradycję szkoły Chicago, głównie kojarzonej z Irvingiem Fisherem, który notabene zmienił swoje podejście do kwestii pieniężnych, bo w latach 20. jeszcze miał trochę inny pomysł na to, jak powinien wyglądać ład monetarny, ale kiedy doszło do Wielkiej Depresji, która notabene trochę zmiotła i jego portfel, to stwierdził, że tak być nie może. Musi być inny system pieniężny, bo coś tutaj złego się dzieje. Wpadł na pomysł 100% pieniądza dekretowanego, 100% fiat money, to jest zresztą nazwa jego książki w tym temacie. Skąd pomysł w ogóle na 100% rezerwę bankową z pieniądzem dekretowym rządowym? 100% rezerwa bankowa po pierwsze dlatego, żeby wprowadzić absolutną stabilność na rynku bankowym, finansowym pod tym względem, że nie istniałoby ryzyko deflacji środków monetarnych. Czyli nie dochodziłoby do spadków w podaży pieniądza, które generalnie kojarzą nam się z poważnymi kryzysami. To do jakiego stopnia to można traktować procesy adaptacyjne jako pozytywne, niepozytywne jest oczywiście przedmiotem sporu, także na przykład wewnątrz szkoły austriackiej. Natomiast trudno zaprzeczyć temu, że no, kryzysy bankowe w systemie rezerwy 100% po prostu te klasyczne przestaje istnieć możliwość tych kryzysów. Tak? One mają zupełnie inne, znaczy banki nadal mogą upadać, bankrutować, ale na zupełnie innych zasadach, w zasadzie takich jak piekarnie, a nie tak jak się dzieje przy kryzysach finansowych i kryzysach bankowych. No świetnie, to można zadać pytanie, skoro jak gdyby odejście od tej arbitralności
rezerwy cząstkowej w tym projekcie 100% Fiat Money, dlaczego nie pójść krok dalej i nie zrezygnować też z produkcji rządowego pieniądza? Ano dlatego, że jednocześnie szkoła chicagowska ma bardzo utwardzone tradycje socjalizmu monetarnego. Mianowicie wiary w to, że porządek monetarny musi być sterowany i kierowany przez reżim monetarny po to, żeby osiągać konkretny cel makroekonomiczny, którym w tym przypadku będzie tak naprawdę stabilizacja finalnego poziomu cen. Od tego Fischer, od tego swojego przyzwyczajenia sentymentu nie odszedł. Odszedł od pomysłu, który nie do końca się sprawdził, zarządzania, manipulowania standardem złota w latach 20. do innego porządku monetarnego, natomiast nie odszedł od tego, od czego zaczął swoje słynne opracowania bodajże w 1912 roku, kiedy opublikował to swoją książkę o sile nabywczej pieniądza, przedstawiając to równanie, które bywa nazywane równaniem Fischera. Chociaż tak naprawdę przedstawił je jakiś czas wcześniej niemiecki ekonomista Rau. Dokładnie ten sam sposób, ale równanie nazywamy równaniem Fischera. A propos imperializmu anglosaskiego w nauce ekonomii. I ta tradycja też została z Miltonem Friedmanem, który zaraz po II wojnie światowej, jeden jego właśnie z pierwszych tekstów dotyczących Framework for Monetary Stability, bodajże tytuł, czy mniej więcej w ten sposób, przedstawił właśnie projekt 100% rezerw bankowych. Po pierwsze, żeby wprowadzić stabilność sektora bankowego, a po drugie rządowy, po to, żeby jednocześnie móc realizować cel finalnego poziomu cen. Co się stanie, jak się oczywiście da obietnicę tworzenia pieniądza dekretowego rządowi? Czy rzeczywiście będzie się skupiać na tym, żeby te poziomy inflacji były minimalne i absolutnie niskie? No to pokazał nam eksperyment kolejnych kilkudziesięciu lat i pokazuje nam i w naszym pokoleniu. Druga opcja, znaczy drugi podział, tak naprawdę trzecia, czwarta opcja, ale opcja rządowego pieniądza towarowego, czyli takiego, w którym pieniądz bazowy jest produkowany przez ograniczenia, czy jest zależny od ograniczeń czysto technologicznych, czysto materialnych, to jest taka, z którą mieliśmy do czynienia w historii. Z tym oczywiście, w systemem, czyli na bazie systemu rezerw cząstkowych. To są lata 20, właśnie ład, za którym optował Irving Fischer, który mu się bardzo podobał, dopóki nie doszło do Wielkiej Depresji. Chodziło o to, żebyśmy mieli jakiś taki system standardu złota, ale on będzie manipulowany tak, żeby zapewniać też tą stabilność cen, o której on mówił, szeroko rozumianą. No, zagrożenia tego systemu stały się szybko bardzo oczywiste, do tego stopnia, że dzisiaj praktycznie możemy go traktować tylko jako historyczną ciekawostkę i w zasadzie współcześnie żaden ekonomista takiego systemu nie będzie proponował, mimo że swego czasu, wtedy kiedy były takie bieżące realia polityczne, w sumie był akceptowany. Nikt nie mówił, co się z tym systemem nie tak, zróbmy coś. Tylko po prostu ten system jest, więc no, żyjmy w nim i fine-tuningujmy go jakoś. Więc taka była mądrość ówczesnych czasów. No ale oczywiście on rodził ogromne problemy takie, że narażał na hiperdeflację środków pieniężnych, moglibyśmy powiedzieć, tak? Czyli to, czego doświadczyliśmy w wielkiej depresji. Powód, dla którego Wielka Depresja nigdy nie wróciła od tego czasu i prawdopodobnie raczej nie wróci, jest właśnie taki, że instytucjonalnie ten system został wykasowany. No a jest też opcja, polski ekonomista Halperin mówił też, czy hipotetyzował w zasadzie o takiej opcji, żeby był rządowy pieniądz towarowy z taką 100% rezerwą bankową. Więc to byłby jeszcze bardziej tak mocno, ekstremalnie zaprojektowany pomysł niż ten Fischera 100% Fiat Money, dlatego że w tym systemie nie tylko by pilnowano, żeby nie występowały rezerwy cząstkowe po stronie banków, ale też jeszcze rząd musiałby pilnować, sam siebie skuwać w kajdany, żeby nie dać się skusić do tego, żeby wygenerować nowe, żeby próbować psuć monetę w największym skrócie. Tak? Więc też system czysto teoretyczny. Niemniej jednak był taki ekonomista, który wierzył w to, że coś takiego dałoby się wprowadzić. OK, dwa kolejne systemy wiążące się już, znowu patrzymy, zaczynamy od środka, od pieniądza bazowego.
Pieniądz bazowy, tym razem produkowany przez rynek, już zostawiamy rząd za sobą i rozmawiamy już o projektach utopijnych. Czyli pieniądzu rynkowym, takim, który jest dostarczany przez rynek, a nie przez rząd. I zaczynamy od pieniądza towarowego rynkowego, czyli naturalnego dla procesu wykształcania się pieniędzy w gospodarce, w której rola rządu jest nikła, i naturalnego dla procesu historycznego, czyli takiego, w którym ludzie odnajdują rzadkie zasoby, które mają określone specyficzne cechy pasujące pod bycie środkami wymiany i w wyniku tego zaczynają używać tego, że towaru jako środka wymiany, który staje się powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. Ograniczenie technologiczne, materialne występuje. Świetnym przykładem tego jest oczywiście pieniądz kruszcowy, złoto, srebro. Ale też, no, powiedzmy, jakieś wyjątki zdecydowanie od tego były. Zresztą, jak popatrzymy antropologicznie na prostsze społeczności, które nie były zależne od handlu międzynarodowego, międzynarodowego w sensie, no, mocne określenie międzynarodowego, bo wtedy nie było narodów, tak, z perspektywy tych społeczności, ale międzyspołecznościowego, kiedy nie było takiego polegania znaczącego na imporcie, eksporcie, nie było powiązań gospodarczych, pierwszych kroczków preglobalizacji, no to środkami pieniężnymi mogły być bardzo różne rzeczy. Tak? No, najczęściej jubilerskie, jakieś tego typu błyskotki, mogły być kamienie, jak w słynnym przypadku wyspy pieniądza kamiennego, etc. No ale w gospodarce daleko rozwiniętej, w której jest duże poleganie na handlu z innymi, szczególnie na handlu z innymi społecznościami i z innymi narodami, naturalne raczej się staje zastosowanie pieniędzy typu kruszec, złoto i srebro. I to jest pieniądz towarowy, którego produkcja, barierą produkcji jest tak naprawdę opłacalność technologiczna i materialna. Po prostu, jeżeli jest siła nabywcza dostatecznie wysoka, to opłaca się tych górników i te wszystkie maszyny pod ziemię wysyłać, żeby wyciągać więcej tego pieniądza towarowego. A jeśli ceny są zbyt wysokie, no to ta opłacalność zdecydowanie spada. Jest jakiś mechanizm równowagowy wpisany w ten schemat tworzenia pieniądza bazowego. I teraz na bazie tego pieniądza bazowego możemy mieć radykalnie inne porządki. Z jednej strony mamy ten system rezerw cząstkowych, który jest proponowany przez zwolenników tak zwanej wolnej bankowości. Przekonanie o tym, że może istnieć stabilny system bankowy, w którym będziemy mieli swobodną emisję środków fiducjarnych bazujących na pieniądzu bazowym tworzonym przez realia i otoczenie rynkowe, w taki sposób, że nie dojdzie do powstawania jakichś istotnych niestabilności makroekonomicznych. Z drugiej strony, i to oczywiście wolna bankowość, no to są ci teoretycy Zikrest, Larry White, George Selgin, Stephen Horwitz, jeszcze pewnie kilka osób by się znalazło, rozwijających tą tradycję i przekonanie, że taki system mógłby istnieć. I też niektórzy argumentujący, że istnieją historyczne przypadki, gdzie taki system istniał i był w miarę stabilny. Co bywa kontestowane i przez generalnie krytyków pieniądza towarowego, ale też bywa kontestowane przez przedstawicieli drugiej opcji, czyli też zwolenników pieniądza towarowego rynkowego, ale którzy są zwolennikami raczej 100% rezerwy bankowej. Dyskusja między tymi dwoma stronami trochę momentami schodzi na kwestie prawne, co poniekąd jest troszeczkę mało istotne, bo to jest trochę dyskusja o tym, jak byłoby gdzieś tam, mało realistyczna i niewiele wnosząca na przykład w dyskusję na temat obecnego ładu pieniężnego, gdzie po prostu kwestie bankowe są ustalane jakimiś odgórnymi regulacjami. I to nawet nie mam na myśli ingerowania takiego na zasadzie jakiejś komisji nadzoru, która bezpośrednio ingeruje w działalność banków, ale samych po prostu ogólnych przepisów kodeksowych na temat tego, co wolno, a co nie. Tak? Kwestie dotyczące na przykład nieruchomości są regulowane przez system sądowych rejestracji nieruchomości i na przykład przez kwestię tego, co się wpisuje do hipotek, i to są pewne jakieś odgórne, ustalone zasady, w których funkcjonują podmioty rynkowe. No i trochę podobnie też trzeba podejść z perspektywy bankowej, nawet jak ktoś chce deregulować system bankowy i rezygnować z pewnych ingerencji w system bankowy, to trzeba określić jakieś ogólne zasady funkcjonowania bankowości, czym są i jakie są tak naprawdę relacje własnościowe. Ale wracając do strony ekonomicznej, 100% rezerwa bankowa to oczywiście główny proponent, przedstawiciel to Murray Newton Rothbard, zwolennik 100% rezerwy bankowej. Podobny tytuł książeczki do Irvinga Fishera, tylko z tym dodatkiem, że 100% gold dollar, tak, czyli pieniądz pokryty w 100%, ten pieniądz emitowany przez, na zasadzie not bankowych i nie tylko, pokryty w 100% przez
przez pieniądz rezerwowy. 100% rezerwa bankowa, która daje oczywiście takie same gwarancje dla systemu bankowego, jak w przypadku no, tego teoretycznego ładu Fischera, przy założeniu, że duża ekspansja rządu nie doprowadzi do też zepsucia jakoś sektora i licencjonowania sektora bankowego, ale abstrahując od tego, w tym aspekcie są podobne, natomiast są inne w tym znaczeniu, że oczywiście w rządowym pieniądze towarowym mamy ciągle manipulację pieniężną prowadzącą do wzrostów cen, natomiast w pieniądzu towarowym mamy autopilota, czyli kompletną absencję od tego, czy jaka jest podaż pieniądza, w związku z tym, ponieważ pieniądz będzie rzadkim pewnie towarem, to będziemy mieli do czynienia z jakąś stabilną, powolną deflacją wynikającą ze wzrostu produktywności. Dyskusja wewnętrzna oczywiście dotyczy tego, a co w przypadku, gdy mamy zmiany w popycie na pieniądz, czy system bankowy nie powinien mieć swobody absorbowania tego wzrostu popytu na pieniądz w taki sposób, żeby w momencie, jak istnieje większe zaufanie do sektora bankowego i wzrost popytu na pieniądz wewnętrzny, to inside money generowane przez banki, to czy przypadkiem banki nie powinny mieć swobody, o, nie wypłacają od nas środków, to może sobie poemitujemy więcej tych środków fiducjarnych i przeznaczymy na przykład na inwestycje. Tu jest punkt krytyczny, którego sobie nie rozstrzygniemy. Ostatni system pieniądza rynkowego, analogiczny do pieniądza dekretowego rządowego, ale tylko analogiczny trochę. Określenie pieniądz syntetyczny, które pochodzi od, jeśli dobrze kojarzę, od George'a Selgina, który dyskutował na temat ładu kryptowalut. Wprowadził pojęcie termin pieniądz syntetyczny. Wcześniej, zanim mieliśmy do czynienia z kryptowalutami, generalnie raczej przekonanie ekonomistów było takie, że pieniądz fiat money, czyli dekretowy, może być tylko rządowy. Że to tylko można zaprowadzić za pomocą ogólnych reguł prawnych, też wprowadzonych trochę z bagażem pieniądza rynkowego, towarowego, tak, bo praktycznie wszystkie pieniądze papierowe, których używały rządy na świecie we wszystkich krajach, to jak często ich nazwa wskazuje, były kiedyś tam historycznie powiązane z jakąś ilością kruszcu czy z konkretnym kruszcem. Złoty, nie trzeba się zastanawiać skąd nazwa pochodzi. Funt, nie trzeba się zastanawiać skąd nazwa pochodzi. Talar, nie trzeba się zastanawiać skąd nazwa pochodzi. Więc to są wszystko określenia, które w jakimś tam momencie historycznym były gdzieś tam powiązane z kruszcem i oczywiście dzisiaj w całości to jest oderwane i te pieniądze mają swoją wartość niezależnie od tego, że kiedyś były kruszcem. Natomiast historyczna ścieżka, to path dependency tak zwane, czyli taka skanalizowana ścieżka rozwoju, to powiązanie jest rzeczywiście widoczne. Więc przekonanie było takie, że wprowadzenie przez rynek nagle, przez podmioty rynkowe nagle jakiegoś pieniądza dekretowego fiat money, tworzonego arbitralnie na zawołanie w oderwaniu od realiów technologicznych i materialnych, jest w sumie niemożliwe, bo rynek by tego nie zaakceptował. I taka była generalnie percepcja. Do momentu, aż okazało się, że istnieje coś takiego jak kryptowaluty, które mają pewne cechy bez wątpienia pieniądza dekretowanego, w sensie takim, że tworzony w oparciu o reguły jakieś arbitralne ustalone przez kogoś, ale z drugiej strony to nie jest do końca pieniądz dekretowy, dlatego że te pieniądze rzeczywiście mają wartość, patrząc na przykład dzisiaj 2022 na Bitcoina, one mają rzeczywiście wartość rynkową, dlatego że mają pewne walory pieniądza jednak towarowego, czyli takiego, który w zasadzie, którego wydobywanie, tworzenie jest w oparciu o te arbitralne reguły, ale te arbitralne reguły są tak sztywne, że są wręcz dużo sztywniejsze, zdecydowanie sztywniejsze od reguł rządowych i one wprowadzają takie zasady, które sprawiają, że my udajemy trochę, że to jest pieniądz towarowy. Tak? Bitcoin jest tego doskonałym przykładem. Jest jak gdyby zasada, protokół, algorytm stworzony jakoś tam arbitralnie, ale jednocześnie on jest tak mocny i tak zdefiniowany, że Bitcoin udaje rzadki pieniądz towarowy nawet lepiej niż złoto. Tak, bo unika pewnych ograniczeń technologicznych wiążących się z na przykład z taką kiedyś szansą, że nastąpi Star Trek i złoto będziemy produkować tak łatwo jak ropę. Nie jest to kiedyś przecież wykluczone. Czy nawet jeszcze łatwiej, tak? Gdzieś jakieś teoretycznie kopalnie. Może pojawić się technologia, która przebije współczesny blockchain i będzie można zhakować. Tak, no komputery kwantowe, tylko że akurat to na to łatwo nałożyć patcha, a na przykład na... ale na to też można patcha nałożyć, natomiast na kopalnię złota w kosmosie się patcha nie nałoży.
Więc jest to mimo wszystko jednak ten krok więcej. Jedyną możliwością złamania to jest oczywiście przekroczenie tych 50%, ale to trzeba jak gdyby konsensus prawdziwie demokratyczny osiągnąć, którego nie ma przy pieniądzu dekretowym notabene. Dwa słowa jeszcze o tym i już oddaję przestrzeń do komentarzy pytań. W systemie pieniądza syntetycznego, rynkowego, też możemy mieć dwie opcje. Z jednej strony system rezerw cząstkowych, czyli taki, w którym mamy banki, które sobie swobodnie tworzą środki arbitralnie w oparciu o te kryptowaluty. System, który poniekąd do jakiegoś stopnia już dzisiaj funkcjonuje, no i który ma pewne znamiona niestabilności i problemu adoptowalności. I trudno generalnie sobie wyobrazić, ja przynajmniej mam problem z tym, jakby kiedyś na przykład kryptowaluty miałyby zostać walutą, jak już by minęły bariery kulturowe, które istnieją co najmniej na kilkadziesiąt lat, na całe pokolenie, bez względu na wszystkie inne utrudnienia, które dodatkowo są, to mamy właśnie problem tej stabilności sektora, o którą dosyć trudno, co widać po giełdach kryptowalut i różnych tego typu przedsiębiorstwach. Zresztą każdy mający kryptowaluty, kto chce je mieć i pewnie czuć się, że je ma, to jednak tam stara się mieć ten twardy, finalny portfel oderwany jednak od tych podmiotów. No drugą opcją byłaby jakaś 100% rezerwa bankowa, ale to na razie też pozostaje zagadką, bo jak doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy mieli tak zwaną 100% rezerwę bankową, to w zasadzie ten pieniądz sam w sobie musiałby finalnie być transferowalny natychmiast. Coś, co dzisiaj jest trudno wprowadzić, bo z jednej strony albo musiałoby być podmioty, patrząc na przykładzie Bitcoina, tak, albo musiałoby być podmioty, które no, mają jakąś arbitralność, bo one by rozliczały transakcje, clearingowały. Albo mamy rozproszenie takie, które powoduje, że na przykład potwierdzanie transakcji trwa szalenie długo, co z kolei wyklucza bycie takim pieniądzem jako finalnym środkiem zapłaty nieustannie, no bo pieniądzem trzeba płacić natychmiast, żeby stał się absolutnie powszechnie akceptowany. Jest oczywiście pewna nadzieja, niektórzy tutaj już chcą protestować i powiedzieć o Lightning Network, czyli o opcjach takich, że się tworzy drugą warstwę płatności na systemie kryptowaluty. Oczywiście, że tak, taka opcja jest możliwa, ale najpierw trzeba by ją przetestować, zobaczyć, jak jest skuteczna, jak dobra jest na przykład w wykańczaniu, usuwaniu ewentualnych oszustw i manipulacji. Czy jest co najmniej tak dobra jak współczesny system rozliczeń międzynarodowych przez banki prywatne, a może nawet lepsza, ale zdaje się, że odpowiedź na to pytanie jeszcze nie istnieje. Miejmy nadzieję, że niedługo ją poznamy. Na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o klasyfikacjach, miarach podaży pieniądza, trochę pokrewna rzecz. Ale ponieważ mamy niedużo czasu, a chciałbym jeszcze na ewentualne pytania czas zostawić, to sobie pominiemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za wystąpienie panu profesorowi. I czy są jakieś pytania? Jest jakakolwiek możliwość, żeby dzisiaj rządy, znaczy jakieś poszczególne, wprowadzały pieniądz jakiś towarowy, czy rynkowy, czy dekretowy i jakoś weszły do tej globalnej sieci handlowej, jakoś funkcjonowały? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, to znaczy możliwość na wszystko jest oczywiście, ale szansa na to jest nikła, dlatego że to nie jest taka prosta reforma, którą my sobie wprowadzimy i to coś tam nam zmieni. To jest reforma rewolucyjna. Wprowadzenie pieniądza rynkowego oznacza wywrócenie do góry nogami całego ładu politycznego, bo zradykalizuje kwestię rynku długu publicznego, w związku z tym zradykalizuje też kwestię polityki fiskalnej i nałoży kajdany wręcz na klasę polityczną, jeśli chodzi o realizowanie celów politycznych za pomocą budżetu. Więc w dzisiejszym systemie demokratycznego państwa prawnego wydaje się to kompletnie niekompatybilne i reforma tak trudna do zrealizowania, że nie wiem, która jest trudniejsza, chyba tylko prywatyzacja ubezpieczeń społecznych byłaby trudniejsza. A ona i tak byłaby konsekwencją zmiany systemu monetarnego. Czyli gdyby Austriacy doszli do władzy, to nie poczyniliby żadnych kroków. Nie daliby rady. Po prostu. Nie daliby rady, bo trafiliby na ścianę.
drugiego dnia by ich nie było. Mhm. Chciałem zapytać, czym jest projekt cyfrowej waluty? Jakie są szanse jej wprowadzenia w Europie, w Polsce w najbliższych jakichś tam dekadach? I jakie one miałyby konsekwencje do gospodarki? Wiem, że to jest trochę temat rzeka, ale... Chodzi o cashless economy? Takie klasyczne cashless economy, tak? Czyli sytuacja, w której znika nam w ogóle z obiegu banknoty i coś w stylu kryptowaluty emitowanej przez rząd. Tak, bo do tego się sprowadza to, co się stało teraz Chiny przede wszystkim, ale też nie tylko. No to jest wprowadzane pod argumentacją obniżania kosztów transakcyjnych i wygody. Natomiast oczywiście główny, absolutnie kluczowy problem to jest kwestia kontroli i ograniczenia prywatności, które się z tym wiąże. No to o to tak naprawdę chodzi i to jest kluczowe. Na razie nie ma szans na wprowadzenie tego, bo mamy też barierę kulturową. Czyli mamy po prostu starszych ludzi od pewnego pokolenia, którzy notabene są, jak widzimy, po planowanej 19 emeryturze, którzy są znaczącą siłą polityczną, którą trzeba brać pod uwagę, więc póki co dosyć kluczowo w chronieniu nas przed wprowadzeniem w pełni cyfrowej waluty. Czyli to, że mamy niekorzystną strukturę demograficzną, jest na jakiś plus? Oczywiście. To jest jeden z tych benefitów, który blokuje na razie wprowadzenie tego elementu. Nie wiem, co by było, nie wiem, co będzie, gdy dzisiejsze pokolenie TikToka będzie emerytami. Może być tak, że wprowadzenie takiego projektu będzie dużo łatwiejsze, nie ukrywam. Zresztą niebezpieczeństwo, które Pan podkreślił, też wiąże się do jakiegoś stopnia nawet z Bitcoinem. Prawda? Nawet gdybyśmy mieli prywatny w całości pieniądz, taki prywatne kryptowaluty w obiegu, to i tak jest pseudoanonimowy Bitcoin. Bardzo łatwo, względnie, oczywiście są tacy, którzy się poblokują, pohasłują, pozabezpieczają, porobią 10 portfeli i będą w stanie prać swoje pieniądze 14 razy i hasłować, więc nikt nie dojdzie, jak wyglądały ich transakcje. Natomiast większość ludzi korzystająca pewnie z kryptowalut byłoby bardzo łatwo prześledzić ich wszelkie transakcje przez agendy rządowe, ile by się dostały do sprzętu elektronicznego, a pokazując wielkie inwestycje czynione w Pegasusy i nie tylko, pokazuje to, że byłoby to zapewne też jakieś niebezpieczeństwo. Coś, czego nie ma przy gotówce dzisiaj. Odnosząc się do tutaj kolejnego pytania, to czy przypadkiem już w tym momencie trochę nie wprowadzona jest taka waluta poprzez to, że chyba od przyszłego roku będą możliwe zakupy między ludźmi, a nie tylko między firmami, powyżej chyba 25 tysięcy złotych tylko za pośrednictwem przelewu bankowego. Więc tak. Czy to nie jest już tak trochę taka light wersja tego, co tu kolega mówi? Oczywiście, słuszna uwaga, tak. I co do kryptowalut, to jednak są kryptowaluty, które są w pełni anonimowe, tak jak na przykład Monero. Ale za to z tymi pralniami kryptowalut też ostatnio została zakazana tam. Tak, no. Storm Cash to się nazywało? Tornado Cash. Tak, i już też się biorą za te pralki kryptowalut. Ale czy z Monero jest tak, że na przykład jeżeli ktoś prowadzi sklep, jak się prowadzi sklep, to trzeba prowadzić rachunkowość i księgowość i rozlicza w Monero, no to jakiś zakres informacji jednak będzie dostępny, jak na przykład kontrola skarbowa wejdzie i sprawdzi te komputery, nie? Mniejsze niż przy Bitcoinie, zdecydowanie, nie? Bo nie ma jak gdyby całej historii portfela, jak rozumiem, dostępnej tak samo. Ale można by zobaczyć. Ale coś można. Tak. Jak gdyby musimy pamiętać o jednej rzeczy, jak gdy debatujemy o kryptowalutach i funkcjonowaniu, musimy pamiętać, że ludzie nie są, nie każdy jest paranoikiem. Wbrew pozorom, tak? Wyjść trochę z swojej bańki, nie każdy jest paranoikiem. Popatrzmy na e-maile na przykład. Dzisiaj są dostępne technologie, które absolutnie pozwalają na to, żeby mieć daleko posuniętą anonimowość w posługiwaniu się e-mailami. Ze 100% populacji internetowej, ilu ludzi na co dzień korzysta z takiej możliwości? To teraz sobie proszę odpowiedzieć na pytanie, ilu ludzi korzystających z pieniądza na tej samej zasadzie będzie chciało pójść tak daleko w anonimowość, no nie, żeby się zabezpieczyć i korzystać z aplikacji, które pozwalają na niewykradanie środków przez proste sztuczki i oszustwa na księcia z Nigerii. To jasne. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie takie
daleko posunięte, żeby żadne organy nie mogły zaingerować, żeby to sprawdzić, to już niewielki odsetek, prawda? Jeszcze jakieś pytanie się znajdzie? Zatem wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, z tego co widzę. Oj, nie wiem. Przynajmniej na chwilę obecną. Teraz mamy 20 minut przerwy i o 12:15 tutaj odbywa się wykład.